Siemano. Dziś tak bardziej z kukurydzy. Więc tak. Ten odcineczek, który teraz się zacznie, za każdym razem będę puszczał ten wstępik, bo chcę wszystko wyjaśnić wam i żeby nowi widzowie wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie to chodzi, że przeprowadziłem u siebie doświadczenie, taki eksperyment. Sam dla ciebie, żebym wiedział, tak? Żebym się przekonał, czy warto coś tam stosować, czy nie warto. A dokładnie chodzi o bakterie. Bakterie, które wiążą azot. Jest to takie teraz modne. Jest to promowanie ekologii, bo to jest produkt ekologiczny. I ma to nas, można powiedzieć, ma to zastąpić wysokie dawki azotu. Czy zastąpić, czy ogólnie to ma dołożyć niby tam od 30, 50, nawet 50 kg azotu. Więc sprawdzimy, czy to działa. Ja znam już wyniki, ja jestem już po wszystkim. I tak, odcineczek miał być jeden długi, ale to naprawdę, czy ktoś wytrzyma 2 godziny, raczej wątpię. Dlatego ten odcineczek to będzie serial. Pierwszy serial Ediego i co 3-4 dni będę wrzucał odcinek z jednej ścieżki. Są 3 ścieżki i są później 3 stopnie podawania wysokości azotu. Także jeśli jesteście ciekawi, ile sypnęło na 65 kg czystego azotu, na 80 i na 114 i na 100 i z produktem właśnie z bakteriami, które wiążą azot, musicie uzbroić się w cierpliwość niestety. Zrobię to, pokroję to na odcinki, no może po 3 dni, co 3 dni będę wrzucał, tak żeby nie przeciągać za bardzo, ale troszeczkę będę was trzymał w niepewności i w niewiedzy. Także troszeczkę podbudujemy tą ciekawość, bo powiem wam, że ja na polu miałem taką adrenalinę i fajne emocje wyszły ogólnie i zaskoczenia. Ciekawe doświadczenia, eksperymenty są naprawdę wspaniałe, fajne. O, tu mamy kukurydzę. I zobaczcie, kukurydza, tutaj mamy jedną kolbę, mamy drugą kolbę, wziąłem sobie miarkę, bo chciałem sobie sprawdzić, jaka wysoka jest kukurydza, chociaż wiem o tym, że wysokość kukurydzy nie świadczy o plonie kukurydzy, ale kukurydza jest znośna u nas fajnie pada, teraz też padało, o, skosiliśmy wczoraj, właśnie skończyliśmy wczoraj skosić i dzisiaj zlał deszcz około 7 litrów, tak to wygląda. No super wygląda kukurydza, nie? Ogólnie. Także zapraszam was wszystkich do oglądania mojego pierwszego serialu pod tytułem Doświadczenia azotowe. A, i jeszcze jedno. Ukłoniłem się w stronę produktu, który tam był zastosowany. Nie powiem, po prostu nie będę mówił, co to jest za produkt. Tylko po prostu, że to są bakterie wiążące azot, czyli produkt ekologiczny, który ma wybawić... Nie będę mówił. O, nie chcę być złośliwy. Miłego oglądania. Trzymajcie się. A, jeszcze jedno. Na sam koniec. W tym roku tutaj był zastosowany produkt bakteryjny, który składa resztki słomy. Tylko, że zostało całe pole w tym potraktowane i nie mam żadnego doświadczonka. I teraz chciałem wam zapowiedzieć od razu, że zrobię tak samo testy, ale to będą testy dłuższe. To będzie trwało 3 lata. Jak dobrze wiecie, ja mam pobadane wszystkie gleby i będę badał je co roku. Tym bardziej to pole, tamto, tam za tą kupą słomy, tam gdzie był właśnie jęczmień. Tak sobie pomyślałem, żeby zrobić fajny eksperyment. Pociągnąć odpryskiwaczem w połowie pola, tak jak teraz odcinam poletka, jak widzieliście. Zaznaczymy sobie drzewo. Pomalujemy je. Znaczy nie pomalujemy je, tylko zaznaczymy po prostu. Żeby tam ekolodzy się nie doczepili. Zaznaczymy. Nie. Wbijemy po prostu jakiś pal albo jakiś słup betonowy. Słupek betonowy najlepiej. O właśnie, mam słupki betonowe. Słupek betonowy z jednej strony, z drugiej strony. I co roku po żniwach, po talerzówce czy przed talerzówką, jak będzie padać, dzisiaj padało, przegapiłem ten, ale i tak nie mam środka. Przegapiłem ten właśnie ten deszcz. Troszeczkę szkoda, bo fajna by była dzisiaj ogólnie ten aura do
opryskania bakteriami, tak? Tymi, co rozkładają resztki pożniwne. I tak, i będę stosował przez całą szerokość, w poprzek, nie wzdłuż, w poprzek, na środku pola, od dołka do samej górki. Co roku będę stosował takie bakterie właśnie, które rozkładają resztki pożniwne. A produkt, nie wiem, czy będę mówił o produkcie, nie, raczej nie będę mówił nazwy produktu, ani go reklamował, bo jak wyjdzie, że jednak nic nie daje, może być słabo. No i dlatego nazwy produktów nie będę mówił, ale ja lubię naprawdę, jak coś działa, jak ktoś mnie namawia i wierzy w to całym sercem i że to działa. Ale ja chcę mieć wyniki w plonie i wzrokowe. Muszą być. I jak i w zbiorniku, tak i wzrokowe muszą być wyniki. Także 3 lata z rzędu, nawet i 4 lata, widzimy się w trzeci, czwarty rok i podsumowujemy i będziemy widzieć. Kupię tego środka teraz na zaś, żeby co roku pryskać ten sam przejazd, wezmę GPS-a nawet, zapiszę przejazd i co roku będę go powtarzał po żniwach, jak to się mówi, tak? Po skoszonym, pozebranym zbożu. Ogólnie odcinki będą, nie wiem, około 15-20 minut, gdzieś tyle nam zajmowało jeden przejazd w jedną i w drugą stronę. No bo tutaj, znaczy na tych trzech ścieżkach będą w tą z powrotem, ale później na azotowych będzie tylko w jedną stronę. To będą krótsze odcinki, ale ciekawe. Co tam Eddie odwalił, nie? Co tam wybadał na swoje oko? Ale podeszłem do tego naprawdę w miarę uczciwie, starałem się jak tylko mogłem. Także mam nadzieję, że wszystkim dogodziłem. Na razie. Sorry, ale jeszcze zajmę 5 sekund. Tu jeszcze raz ja, Eddie. Słuchajcie, na końcu, na ostatnim odcinku pokażę wam kartotekę pola, wszystkie analizy glebowe, nakłady i poniesione koszty. Także i podam średni plon. Znaczy, do tego czasu już powinienem sprzedać, bo jeszcze jest wszystko w magazynie, ale powinienem sprzedać do tego czasu. Jak nie, to ewentualnie w jakimś czasie tam po prostu powiem wam, jaka wyszła średnia z tego pola z 17 hektarów. Trzymajcie się, miłego oglądania, jeszcze raz. Już. No te 2 kilo trzeba dodać, bo 362, tak? No i dobra. No i dobra, proszę Państwa, no troszeczkę tutaj wyszło, jak wyszło, rozsypaliśmy ze 2 kilo zboża. No widzieliście, dużo tego nie ma. Ani żadnego kręcenia tak samo. Ściemniania, no rozsypało się życie, wiatr jest. Aha, próbka. Kontrola, tam jest wiaderko kontrola. O, pokażemy. I później damy do badania. To jest K, nie? Druga ten, a to jest produkt bakteryjny. Wiążący azot, dobra. Tu się powtarzam. Czyli na tą chwilę mamy 20 kg różnicy, czyli te 2 kg. No. Te 2 kg to no 20 kg to już jest jakaś różnica, tak? Na hektarze jest to 400 kg. 400 kg na hektarze, proszę Państwa. Teraz tak. Trzecia, czwarta, czyli od tej strony, tak samo, od tej strony jest produkt bakteryjny, tu. O, ale ma przyspiecha. Rosel się cieszy teraz, bo już skończył praktycznie roboty. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czwarta.
druga, szósta, ósma. Dobra, tu jest czwarta. Jesteśmy na czwartej. Czwarta ścieżka. Produkt wiążący azot z powietrza. Jest to tak samo dawka 120. 120. Jezu, myli mi się. 100 kg czystego azotu. Różnica jest taka, że jest gęstość siewu 155 kg ziarna, tak? W kilogramach posianego. Jest to odmiana KWS Kosmos. No i co, jedziemy. Włączymy tak jak za każdym razem, żeby się wysypało wszystko do końca. W sumie nawet nie ma co. Wytrzepana podłoga, jest, to jest gitara. Pół kilograma, widzicie, to jest różnica 20 kilo między produktem wiążącym azot, czyli tam gdzie wiążemy azot, jest na plusie po prostu, tak? No jest gitara, bo trzecia ścieżka jest bez tego produktu. Trzeba niestety, powiem wam, długo czekać, aż się włączy ten. Dobra, próbka numer trzecia ścieżka i czwarta ta, tak? To jest, znaczy czwarta i piąta, przepraszam bardzo. Ja nie chcę nic pomotać, bo, ale mi się mota wszystko, ale nie chcę nic, żeby było wszystko tak jak trzeba. Chodzi, gazu i jedziemy 1.7. Roster. Jedziemy 1.7. O. Sami zobaczycie, czy widzicie różnicę w łanie, bo mi się wydaje, że jest jakaś różnica w kolorze. Tu jest jakby ciemniejszy, a tam jakby jaśniejszy, ale to widzicie, liczby. Na razie wyszło na to, że 20 kg jest różnicy. Jest to ogólnie 48 aru, 4,8 ara, bo to jest 4,90. Ja to muszę policzyć później, ale ogólnie jak pomnożymy ten wynik razy 2, to nam wychodzi na hektar, dawka na hektar, tak? Czyli 300, ile tu mamy zapisane? 378 razy 2 i jest to plon z hektara i różnica te 20 kg razy 2 to jest 400 kg na hektarze różnicy, więc może być coś w tym tkwi. Ja nie jestem przekonany do jakiejś nowości, jakichś bakterii, ale człowiek się uczy, ciężko temu zaufać, dlatego robię takie badania. To jest powód, dlaczego teraz się po prostu bawię z tym, tak? Patrzcie, ja zostawiam i tak zboże z lewej strony niedocięte, jest całym headerem, tylko troszeczkę zjechałem za bardzo lewej strony, ale to nic. Ale tu jest siew 155 kg zboża na hektar. Tu chyba wychodziło 280 sztuk na hektar, a tam wychodziło około 200 w sumie wyszło, albo mniej. Ale musiałbym to w kartotekę zobaczyć dokładnie, bo ogólnie gdzieś tam była masa tysiąca ziaren, ale to nic. Mamy też próbki. Tę wiaderkę 2 muszę teraz opisać, bo to będzie między czwartą a piątą. Tu jest czwarta ścieżka, a tam jest piąta. Czyli ta jest z produktem wiążącym azot, a tamta jest bez produktu wiążącego azot. Ja się będę wam to cały czas w kółko mielił, żebym sam się po prostu nie rypnął czasem i żebyście w razie czego, jak trzeba, to mnie złapiecie na jakieś... może się pomylę, bo to jest naprawdę tyle tych próbek będzie, żeby nie było. Będzie wszystko nagrane i to będzie podstawa. Jest to podstawa, ale to jest ogólnie dla mnie wyniki, ale się dzielę oczywiście z wami tą wiedzą. Ale widzicie, tu jest na pewno gęściejszy łan, jak po tamtej stronie, gdzie było 120 kg, bo no, po prostu ustawialiśmy tak, no nie mamy komputera w Alienie jeszcze, a już jest wszystko w planach, lepszy system wysiewający ogólnie, bo tamten no po prostu jednak się tak troszeczkę nie spisał nam, jak chcieliśmy, bo to miał być prosty, mechaniczny wysiew, hydrauliczno-mechaniczny wysiew zboża. No niestety, nie udał się,
teraz zmieniliśmy koncepcję, Olek teraz zmienił koncepcję, powiedział mu, że to trzeba zmienić, trzeba coś dokładniejszego, coś w stylu, jak jest w Amazonie w Cirrusie, wysiew, tak? To musi być, to ma wysiewać co do kilograma, a w rzepaku co do 20 gram. Tak ma być. Muszę zmniejszyć obroty. Dobra, puszczam. Ładunek jest uruchomiony. Teraz nic nie leci, nawet ziarko. Bardzo dobrze. Tylko mógł brać bardziej w lewą stronę, ale jest gitara. Gazu. Podłoga. No i dobra. No i super, teraz idę do nich, spiszemy i ten, opiszę próbkę, bo wiaderek nie popisałem. Jeden. Ścieżka czwarta. Próbka numer 1, P1, P2, ale pomarzę. Ścieżka ścieżka czwarta, produkt z bakteriami, a tu będzie bez. O panie! 415. Ale różnica. Ponad 8 ton. 8300 prawie, no? 415,5. Tak. Mega. Opisane. A tutaj, dobra, ok, widzisz wuja? Piszemy. S 4. B. No i gitara, bakterie. Kurde, zobaczcie. Tam, a tutaj. Rzadziej, gęściej. Więc teraz, czy się opłaca rzadziej siać? Nie wiem. Będziemy, dalej testujemy. Tylko w drzewo nie przychaczył tą rurą. To by było. Ale powiem wam, sprzedam wam taką jedną rzecz. Historię z lat 2007, gdy żonę poznałem, to w tym roku pierwszy raz zasiadłem za kombajn New Hollanda i powiem wam, że tata mówi, jedź koś. Okej. Jeden zbiornik wysypałem, objechałem w to z powrotem, zbiornik wysypałem w tym New Hollandzie. No ale z tego, tej adrenaliny, pierwszy raz w życiu człowiek, kurde, na kombajnie, ja byłem tak zafascynowany, zauroczony tym, jadę, koszę, kurde, co się dzieje, to jest coś nowego, jest to wspaniałe. No i tam jak widzicie, mamy ziemniaki i między naszą działką a sąsiada jest słup, a ja rury nie złożyłem. No i powiem wam, że przepierniczyłem w ten słup, no i połamałem tą rurę. No i powiem wam, że byłem tak przestraszony z bratem, w sumie we dwóch, że na trzeci dzień ta rura już była cała porobiona, posklejana,
pospawana. Także i chodziła do końca, nie? To była najszybsza naprawa kombajnu w świecie chyba. 24 na dobę. Aż skończyli. Mega, nie? Dobra. Próbka. Ścieżka czwarta, znaczy teraz jest piąta ścieżka. Zobaczcie. Piąta ścieżka, czyli produkt bez bez bakterii, tak? Jedziemy. Na głowę. Dobra. No, oni akurat wysypują na HL-kę pozostałości. Wszystko robię, powiem wam naprawdę, tak podchodzę z sercem do tego. Nie to, że po prostu komuś udowodnić, czy to działa, czy nie działa, tylko dla własnej wiedzy, tak? Bo to są nasze pieniądze, to trzeba po prostu pilnować się tego, czy to działa dany produkt, czy nie działa. No i gitara, widzicie, nie leci, mam jakieś parę ziarek. Jedyneczka. Widzicie, elegancko. Staram się teraz od zewnętrznej, jak najbliżej ścieżki, żeby nie złapać. Chociaż tak, specjalnie wykosiłem między nimi, żeby nie złapało tej różnicy między lancami, bo wiecie, tam by było pół bakterii, pół bez bakterii, więc dlatego powykaszałem ścieżki i powykaszałem między opryskiwaczem, po to, żeby właśnie nie było zakłamania, powiedzmy, tak, jakiegokolwiek. Teraz tak, ogólnie w tej chwili wychodzi na to, że produkt bakteryjny wygrywa 20 kg, nie, 20 kg, tak, na tej próbce, mówmy o tej próbce, jest to próbka chyba 4, znaczy muszę policzyć to razy 2, ile to wyjdzie, 4,91 jest szeroki header, 100 metrów długi, 4,91 razy 2, 9,80, no czyli cały hektar będzie, tak? Nie będzie równiutko na 10, no bo ten header ma 4,91, jak widzicie tu, 4,91 w środku, więc trzeba tak doliczyć. No ale można zaokrąglić do hektara, no ludzie, to tam 8 arów, no to jest, to już można machnąć ręką, tak? Nie wiem, czy tak dokładnie robią, jak teraz badania w, na przykład w jakichś tych, no, o, dziura jest, dzik, zwierzyna, to też trzeba w koszta włożyć, bo to też występują, są straty. No, dobra, coś mówiłem i już zapomniałem, wyszedłem z kontekstu, sorry. Mam nadzieję, że mi kamerka wytrzyma, bo właśnie, baterię trzeba włożyć, jest, ładuje się, ok. Trzeba wszystko to nakręcić. Zawsze jak sieję, to sieję, po prostu wchodzę na PDF-y online, na, powiedzmy, na, tak jak tutaj mamy KWS, o Kosmos, wchodzę na PDF-y, tam jest, powiedzmy, są podane, macie zalecane ziarna na metr kwadratowy, ilość tych ziaren,
ja sobie wtedy, powiedzmy, nawet jak miałem masę 1000 ziaren, a tak było na przykład w ziarnie z sufletu, gdzie przyszło z 3, nie było masy 1000 ziaren. Musieliśmy sami sobie wziąć te ziarenka, 1000 sztuk, powkładać do słoiczka, znaczy na kubki i zważyć, tak, wagą gramową. No i w ten sposób obliczyliśmy wtedy sobie dawkę na hektar. Tak, żeby było na przykład 280 sztuk ziaren na metr kwadratowy, nie więcej, nie mniej. Tutaj tak samo, tu jest książkowo, więc tyle, ile producent tutaj z tej odmiany zalecał, ja taką obsadę tu zrobiłem, znaczy oprócz tamtych 120, bo to miało być 155, a wyszło 120, tak, czyli za mało. Ogólnie tamtej dawki to producent nie zaleca, bo wyszło za mało. Genialnie. Wyładunek jest uruchomiony. Bardzo się cieszę. I teraz przejdziemy na następne próbki. Podłoga. Żeby nie było. Do końca gaz. No i dobra. Wyładunek został wyłączony. No i dobra, idziemy zapisać. Będę musiał chyba zmienić baterię, bo zaraz mi kipnie baterię. Tam. Kamerka. Aha, trzeba opisać wiaderko. Będzie S4 kontrola bez. Więcej? Widzę po 5. 425,5. A ile było? Poprzednio 415. No widzisz. A teraz ma 426,5. Czyli więcej. Więcej. No, 3,5. No i dobra, teraz mamy w drugą stronę. Ale tu jest różnica 10-11 kilo. To jest dużo. No, to jest względem hektara sporo. No i... Ciekawe. Jeszcze następną robimy. Następna próbka. Ale nie ma jakichś dużych wahań. Ale widać było, że tu troszeczkę było lepszego zboża. Dobra, jadę na następne. No i widzicie. Teraz jest inaczej. Odwrotnie. Dobra, jadę tam na drugą stronę, muszę zmienić baterię.